Na straganie w dzień targowy to jednak nie ilustracja wiersza Jana Brzechwy, a ulica Złotowa. Kolorowe stoiska z warzywami i owocami nie są tutaj ograniczone tylko do targowiska przy zielonego ryneczku na Paderewskiego. Można je znaleźć także po prostu na chodnikach. Ja bardzo lubię stragany wszelkiego rodzaju, niezależnie od tego, czy są przy chodnikach, przy ulicach. Na targowisku mamy dwa razy w tygodniu. A po obiedzie mogę przyjść kupić owoce świeże, ładne. Mnie to nie przeszkadza. Bardzo wygodne i bardzo blisko do samochodu. Po prostu wygoda. Choć w Złotowie są specjalnie wyznaczone place do straganowego handlu, to wielu sprzedawców wybiera wyznaczone pojedyncze miejsca w mieście. Pomimo tego, że cena za wynajęcie 9 m² na chodniku jest o wiele wyższa, bo kosztuje aż 100 zł za jeden dzień, podczas gdy za miejsce na targowisku trzeba zapłacić zaledwie 28 zł za dzień targowy, to straganiarzy porozstawianych w całym mieście jest bardzo wielu. To ja tutaj stoję cały rok i codziennie, po prostu żeby zachować świeżość owoców, muszę sprzedawać codziennie, prawda? No, a rynek jest we wtorki i w piątki. Ogólnie sprzedaję tylko na rynku, także no nie wiem, no większość osób może, na przykład starsze osoby mają daleko na rynek, może nawet lepiej, że mają bliżej. Sprzedaję w mieście akurat, stoję na rondzie, jestem zadowolona, tam nie ma żadnego warzywniaka, dużo jest klientów. Na handel na miejskich alejkach zgodziła się Rada Miejska. Jednak po czasie przewodniczący Krzysztof Żelichowski stwierdził, że ta decyzja nie była do końca właściwa, bo wielu handlarzy nie przestrzega wyznaczonych granic wykupionego miejsca i stawia przy straganach samochody dostawcze, a to już ma wpływ na estetykę ulic. Intencją też tej uchwały, która przedtem powstała, była taka sprzedaż owoców sezonowych albo grzybów, czy tam takiej z ręki, i wtedy to jest bezpłatne, to nawet za to nie trzeba płacić, a tu już po prostu powstały takie stragany dosyć spore. Radny nie chce likwidacji straganów, tylko ich ograniczenia, bo jak twierdzi, ich duża ilość szpeci miasto. Liczy także na to, że Urząd Miejski wysłucha jego uwag, a straganiarze uliczni przeniosą się na targowiska. Klaudia Michalska, Telewizja Asta.